Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 111 odcinku końcówek wieżowych. Końcówki historyczne. Partia grana w Londynie w 1852 roku białymi gra Daniel Harvey, czarnymi Elias Williams. I widzimy, że tu biały ma przewagę, jak policzymy piony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, a czarny cztery. Przewagę trzech pionów, ale czarne i jednego biorą. Czarne i jednego biorą. I teraz białe powinny najprościej w świecie zająć się prowadzeniem tu pionka. HG. Pojechać jak czołg do przodu. To wygrywało najprościej. Znaczy, czarne robią najlepszy ruch, znaczy białe robią najlepszy ruch, wieża G7, król D6. I teraz trzeba było jechać pionami. Król nie może wejść ani na C5, ani na D5. Wieża jest pasywna. Jechać pionami. To wszystko jedno, czy pionem H, czy pionem G. Jechać szybko pionami. Król F2. Wieża F6. Król E3. No można i tak, chociaż lepiej było zagrać król D2. Król E2, bo król Z2 nie puszcza wieży. Można było też iść królem na G3. Królem na G3. I zanim ta wieża gdzieś tu wpadnie, zanim ta wieża coś tu zbije, to te piony dochodzą. Król E3. C6, po prostu biały gra bez planu. Wieża A7. Po co ta wieża idzie na A7? Końcówka to nie jest pogoń za piątkami. Końcówka polega na prowadzeniu pionów do pola przemiany. Wieża jako ten czołg, jako ciągnie te piony, dwa oba, bez pomocy króla. Bez pomocy króla. Naprawdę. Naprawdę bez pomocy króla. Jeżeli tak, 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 z następnym wieża G5, wieża G5 i tak dalej, ciągnie bez pomocy. Wieża A7. No czarna wieża też idzie na polowanie, nie na tego co powinna. Wieża A6, wieża E1. Król F3, wieża C1. Jeszcze nic złego się nie dzieje. Gdyby teraz znowu pion H pofrunął, albo król poszedł na G4, albo wieża obroniłaby pionka na A3, to wieża A3, no tu wieża stoi pasywnie, tu na G stała lepiej, to już my wiemy. Wieża F1, król E2, cały czas pozycja jest wygrana. C4, a to co? Białymi gra Daniel Harvitz, uznawany mistrz. A to co? BC4, wieża C3, wieża B1, wieża C4. Dalej białe mają trzy piony więcej wygrano. Wieża B2, król wepchnięty na F3, wieża 2, H4, poszedł. Poszły konie na beton, po betonie. G4, no pięknie. Wieża A3. I gdzie biały król się schował? A gdyby tu nastąpiło H5, to król miałby schowankę na H4. No dobra. A poza tym pion z H5 mocno ograniczałby wieżę. Szaszek. Wieża A2. Trzeba iść do wieży. H5 w dalszym ciągu wygrywa H5. I jak wieża H4 i wieża H3. I gramy końcówkę wieżową, wieża musi iść na H8. My ją tam wpychamy, nie wiadomo czy od razu, chyba od razu. Idziemy królem po piona C.
Przyjdziemy, damy, przyjdziemy królem na c4. Potem wejdziemy na c5 po szachu wieżą tu. W partii nastąpiło wieża c3. Wieża h4, wieża g3. Wszystko dobrze. Wieża h2 odcina króla. Ale teraz już jest trudniej. Wieża g2 nie daje wygranej. g5. Wieża h7 to jest coś pięknego. Do remi prowadziło król e7. Jeżeli król g1, wieża b2, król blokuje piona g. Komedia pomyłek trwa. Wieża h7. I teraz g6 prowadziło do tej samej końcówki, o której mówiłem, i król idzie. Jak król tu, to król tu. Jak król tu, to król tu. Jak wieża odejdzie, pion robi fru. Pada pion i tak dalej, i tak dalej. No ale wieża H7. Końcówki trudne były kiedyś, bo nie było pod... Nie było wtedy... Nie było wtedy książek szachowych za dużo, a na wyspę nie był pociągnięty internet, więc Daniel Harwitz nie mógł oglądać moich filmów. Ja nie wiem, czy wtedy już był kanał La Manche. Tego to nie wiem, musiałbym sprawdzić. Ale no, no kabel trzeba pociągnąć. Internetowy. Wieża H7. I znowu G6. Znowu G6 wygrywa. Ale wieża F3. Wieża H4. Teraz już G6 nie wygrywa. Wieża G3. I teraz król musi wejść przed piona. Jak król poszedłby na e7, to by zdążył. Nie poszedł. Wieża bije 4. I g6 wygrywa. Wieża f4 szach. Król e2. Wieża f8. g7. Wieża g8. I mamy tę samą pozycję, co mogliśmy mieć z pionem na e4. No ale mamy tę pozycję. Mamy tę pozycję, gramy. Król d3. Wieża g5, bardzo dobry ruch. I po c5. Strona słabsza chce wymieniać pion. I kto broni białym pchnąć piona? c4, król c3, tu. Tu, tu i tu. I z dwoma pionami więcej wygramy. A co czarne? E4 nie zagra, królem nie ma gdzie iść. Jak król D6, to damy odrzucającego szacha. I jak król D5, król już nie łapie piona. Zjeżdżamy królem na dół. I robimy fru pionem. Nastąpiło bc5. Król bije c5. I się okazało, że wygranej nie ma. Król e4. Król d6. Po biciu piona. Czarne biją piona. I teraz może białe liczyły na tę. Tę końcówkę gdzieś widziałem. Może białe liczyły na to. Teraz białe wygrały. Łyby. Nastąpiło jednak król d5. I brakuje białym do szczęścia jednego tempa. Nie ma znaczenia, co grają. Król idzie wygrać wieżę. Król d4. Znowu nie można bić piona. Bo wieża zbije piona. To jest kombinacja na odciągnięcie. Król f7. Można odejść wieżą, można bić. E4 i teraz król przeszkadza wieży. Wieża powinna atakować pionka S pola E7, E8. Król przeszkadza wieży. Tu jeszcze król E6 było, no król F6.
E3 piona trzeba pchać. E2. Wieża łapie, ale król nie zdąża. Szach. Król C1. Król E1 był słabszy. Dlaczego król E1 był słabszy? Co by było na król E1? Na król E1 wygrywa król E3. I po atakę szach. Król się wraca i tu. Natomiast po król C1 pion grozi przyjść tu. Pion grozi przyjść. Dostaje szach. Także widzimy, że końcówki wieżowe są bardzo trudne, nawet w wykonaniu starożytnych mistrzów. Ale za to są bardzo pouczające. Można się z nich dużo nauczyć. Dziękuję za uwagę.